Cześć, nazywam się Piotr Kośka i chciałbym Cię zaprosić do kursu Linux Podstawy. W kursie tym pokażę Ci, jak zainstalować i skonfigurować Linux w trybie graficznym. Tak, bo Linux to nie tylko czarna konsola, ale też bogate i piękne środowisko graficzne. Pokażę Ci, jak poruszać się w tym systemie. Omówię Ci strukturę katalogów oraz ważniejsze katalogi i pliki. Pokażę Ci, jak zarządzać w prosty sposób systemem, jak instalować oprogramowanie i jak stworzyć użytkownika. Pokażę Ci, że system Linux posiada bardzo dużo odpowiedników płatnych oprogramowań. Tak, w Linuxie nie musisz płacić za licencję. Jest to system darmowy i posiada bardzo dużo darmowego oprogramowania. Takiego jak LibreOffice, który może zastąpić Microsoft Office, i GIMP, który równie dobrze może zastąpić na przykład Adobe Photoshop. Pokażę Ci też, jak w Linuxie obsługiwać się terminalem, czyli tak zwaną konsolą. Jak w tej konsoli tworzyć pliki, jak je usuwać, jak je przenosić, czy jak stworzyć użytkownika. Pokażę Ci też, czym są uprawnienia w Linuxie. Jak je czytać, rozumieć i ustawiać, żeby na przykład ograniczyć dostęp do jakiegoś pliku czy też folderu. Pokażę Ci też podstawowe polecenia Linuxowe, które wykorzystasz na co dzień w pracy z terminalem. W kursie tym zobaczysz, że rzeczywiście Linux jest prosty. Zapraszam Cię serdecznie do mojego kursu.